Uwaga wyborcy, zostało już tylko kilka godzin na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych. Taka możliwość przysługuje osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Jak to zrobić, o tym już za chwilę. Małgorzata Prokopiuk, witam Państwa i zapraszam na Ekspres. Bojkot rosyjskiego ambasadora. Siergiej Andriejew nie stawił się na wezwanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Niewykluczone, że 65-letni kremlowski dyplomata będzie musiał pożegnać się ze stanowiskiem. Trzy kolejne osoby aresztowane w związku z sobotnim atakiem w Krasnogorsku pod Moskwą. Wcześniej zarzuty usłyszało czterech obywateli Tadżykistanu. Mężczyźni przyznali się do zamachu na salę koncertową, w którym zginęło niemal 140 osób, a ponad 180 zostało rannych. Dziś ostatni dzień na załatwienie ważnej formalności. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy najpóźniej w dniu wyborów samorządowych ukończą 60 lat, mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego, a także zamiar skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Można to zrobić ustnie, pisemnie albo drogą elektroniczną. To hołd dla paryskich kawiarń i całej gastronomii. Do francuskiej stolicy po latach powrócił wyścig kelnerów. Zawodnicy mknęli do mety z wodą, kawą i croissantem, dbając o to, by nie uronić ani kropli. Radują się też miłośnicy Władcy Pierścieni. Dziś, 25 marca, obchodzimy Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Imieniny świętują Ireneusz, Maria i Mariola. Wszystkim składamy najlepsze życzenia. Dla urodzonych 25 marca przygotowaliśmy ekspertyzę. A wszystkim świętującym należy się duża porcja słodyczy, a że dziś Międzynarodowy Dzień Gofra. Proponuję nie żałować im bitej śmietany. Za chwilę prognoza pogody, a kolejny ekspres o 21.45.